Cześć, jeżeli zastanawiasz się, czy dołączyć do administracji na Dragon's Roll EU, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Pokażę w nim, jak tutaj wszystko działa, co trzeba zrobić, żeby do nas dołączyć, no i odpowiem na pewnie podstawowe takie pytania, które możecie sobie zadawać, przychodząc na rekrutację. Po pierwsze, jeżeli chcecie dołączyć do administracji, musicie wejść na naszego Discorda, najlepiej przez komendę /discord, będąc na serwerze. Wejść na kanał Terminy i Wymagania i tutaj macie informacje o wymaganiach, o tym, co oferujemy. No i tutaj dodatkowa taka pytanie dla osób, które były już wcześniej w administracji. Oraz niżej pojawiają się terminy, kiedy te rekrutacje się odbywają. Najbliższa, jak widzicie, 29 grudnia, czyli akurat dzisiaj, jak to nagrywam. Także po prostu musicie wejść w tym czasie na albo tutaj na kanał Czekam na rekrutację, albo na tym spika dragon-ts.eu, też kanał Czekam na rekrutację. No i tam po prostu cierpliwie czekać na to, aż jakiś wyższy administrator was przeniesie, żeby móc was zrekrutować. Jak pomyślnie przejdziecie okres rekrutacji na tym spiku bądź na Discordzie, dostaniecie na TS-ie rangę pomocnik oraz zostanie wam przydzielony opiekun, czyli osoba, która będzie się wami w cudzysłowie zajmowała przez no, najbliższe kilka miesięcy do czasu, aż dostaniecie awans na rangę mega pomocnik. Ona będzie wam wszystko tłumaczyła. Na pierwszej rozmowie właśnie dostaniecie szczegółowo zapoznani z całą administracją tutaj, jak co funkcjonuje. I dopiero po tej rozmowie dostaniecie rangę na serwerze, czyli oczywiście jest to ranga pomocnik. Do opiekuna będziecie przychodzić w różnych tam sprawach takich, jak macie jakieś pytanie, czy chcecie po prostu się w czymś upewnić. On tam wam też będzie robił próbne egzaminy. Jeżeli dołączysz do administracji, otrzymasz rangę Super VIP na zawsze, ale jeżeli będziesz się sprawował jakoś tam lepiej, będziesz aktywny, no to ta ranga może być oczywiście wyższa, czyli dam sponsor Swagger. Żeby dostać awans na rangę Pomocnik Plus, z pomocnika, musisz przejść 3 egzaminy. Pierwszy to jest z poradnika sprawdzania, drugi z umiejętności pomagania na Centrum Pomocy i trzeci z taryfikatora kar. Po zdanych wszystkich tych 3 egzaminach dostaniesz awans na pomocnika plus. Po pewnym czasie, będąc na tym pomocniku plus, dostaniesz termin kolejnego egzaminu, który to jest na mega pomocnika, czyli kolejną rangę w administracji. Jest to takie kombo wszystkich 3 egzaminów, które były na pomocnika plus. No i tam delikatnie poszerzone te informacje, które musisz znać, ale tam będąc w administracji, to po prostu jest takie obycie z tematem, tak bym to nazwał. Później po mega pomocniku nie ma już żadnego egzaminu. Następne rangi to Kit Moderator, wszystkie te wyższe dostaje się za po prostu aktywność w administracji. Kit Moderator, Moderator, Junior Admin, Admin oraz Head Admin. No i na samej górze jest oczywiście właściciel, to jest taka nasza hierarchia w administracji. W zależności od rangi administracyjnej, administratorzy mają różne obowiązki. Ty jako pomocnik dołączając do administracji będziesz musiał sprawdzać przynajmniej 25 osób tygodniowo oraz robić przynajmniej 2 godziny wart, czyli po prostu być na TeamSpeaku przez przynajmniej 2 godziny tygodniowo i pomagać po prostu graczom na TeamSpeaku, Discordzie i w Minecrafcie. Żeby wpisać sobie wartę na dany dzień, czyli żeby wyrobić ten limit minimalny, te przynajmniej 2 godziny wart, mamy taki panel w administracji, który jest no, dosyć nowoczesną rzeczą, tak bym to nazwał, z tego co wiem nie ma tego na innych serwerach. I tutaj jak widzicie mamy na przykład środa, dzisiaj jest, zaznaczam sobie od kiedy do kiedy chcę sobie zrobić wartę, powiedzmy od 13 do 13.30. No i tutaj mogę sobie wpisać wartę dodatkowo akurat, trochę niżej mogę sobie wpisać wartę obowiązkową, te pół godziny na przykład. Dodatkowo w panelu mamy takie zakładki jak warty, czyli po prostu nasze statystyki wart, punkty karne, które dostaliśmy, skargi na innych administratorów, nasze nieobecności, moje kontrole, ale to od rangi pomocnik plus, opinie, kompendium wiedzy, czyli
na przykład poradnik sprawdzania, FAQ, najczęściej zadawane pytania oraz lista administracji. Jako pomocnik na serwerze masz dostęp do następujących komend. Po pierwsze, /sypyry i nick gracza, to zaczniecie sprawdzać jakiegoś gracza po prostu i będziecie musieli wysyłać formułkę, żeby wszedł na Teamspeaka lub na Discorda. /cheaty i nick, na przykład /cheaty Faldi. Pokażę wam się takie GUI z listą, za co dany gracz wyskakiwał na antycheacie na przestrzeni czasu. /banlock i czyjś nick, pokażę wam za co i kiedy dany gracz dostawał bana. /checkban, dobrze napisałem? Dobrze napisałem. /checkban i nick, pokażę wam czy dany gracz ma bana. Na przykład mój nick checkban Faldi, nie znaleziono bana, no bo bana nie mam. /alerts off, wyłącza powiadomienia z antycheata. A /alerts on, włącza powiadomienia z antycheata. /bp i nick, na przykład /bp Faldi, pokazuje, że jestem bez Blazing Packa. Czyli po prostu ta komenda sprawdza, czy dany gracz jest na Blazing Packu. No i /mute, zależy tam jak ktoś, kto chce mówić. Mute, nick, czas i powód. Po prostu wyciszacie gracza na czacie globalnym. Jako pomocnik to jest ważne, nie macie dostępu do komendy ban ani unban, ani nawet temby ban. Tą permisję dostaje się od rangi mega pomocnik. Do tego czasu, jeżeli chcecie kogoś zbanować, no to musicie wysłać formułkę do bana do osoby właśnie z rangą mega pomocnik lub wyżej. Te formułki dostaniecie na rekrutacji. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę rozwiałem jakieś wątpliwości i odpowiedziałem na wasze pytania oraz zachęciłem przynajmniej część z was do dołączenia tutaj do nas, do administracji. Jak widzicie, sporo nas, ale może być nas więcej, dlatego zapraszam na najbliższe rekrutacje. Pamiętajcie, kanał Terminy i Wymagania na Discordzie. No, to by było na tyle, siema.